Warszawskim Domu Kultury na dzisiejszym koncercie kameralnym. Szczególny dzień, 1 października, od 1975 roku obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Muzyki. Ten dzień został zainaugurowany, czy też pomysł obchodzenia takiego dnia zawdzięczamy znakomitemu skrzypkowi Yehudi Menuhinowi, który wówczas w tych latach, w 1975 roku, pełnił funkcję takiego ambasadora muzyki przy UNICEF i zaproponował obchody takiego dnia po to, by ukazać, że muzyka jest ogólnoludzkim dobrem. Po to też, by promować artystów, muzyków jako tych ludzi, którzy to ogólnoludzkie dobro tworzą, ale też im przekazują. Przekazują innym. I z tej okazji miło mi gościć Państwa w Tarnobrzeskim Domu Kultury na dzisiejszym koncercie, którego wykonawcami będą znakomici artyści, duet pani Teresa Kaban, pianistka, i pan Henryk Błażej, flecista. Artyści przyjechali do nas z Tarnowa. Obydwoje są absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie. Po studiach uzupełniali swoje umiejętności na licznych kursach mistrzowskich. Dziś są znakomitymi wykonawcami, interpretatorami muzyki i sami już takie kursy mistrzowskie również prowadzą na całym świecie. Między innymi w Miami, w Los Angeles, także w Londynie, w Reykjaviku, w Preszowie i wielu, wielu innych ośrodkach dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą muzyczną. To niezwykle aktywni artyści koncertują niemal na całym świecie. Już na studiach rozpoczęli działalność koncertową. Od tego czasu koncertują na niemal wszystkich estradach Polski, a także w 40 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Szanowni Państwo, przed Państwem pani Teresa Kaban, fortepian, i pan Henryk Błażej, flet. Solo i też będą utwory z różnych krajów. Międzynarodowy Dzień Muzyki tak troszkę zobowiązuje do tego, żeby właśnie różne muzykę różnych krajów pokazać. Nie będę dużo mówił, dlatego że Państwo przyszliście posłuchać muzyki, a nie gadania. I od razu zapowiadam pierwszy utwór. Będzie to kompozycja na flet i fortepian angielskiego, znakomitego kompozytora Johna Artera, który urodził się w 1945 roku. A więc współczesny kompozytor, ale proszę się nie obawiać, nie będziemy tu piszczeć i jakichś innych odgłosów nie będziemy tutaj używać. To jest przepiękna suwita napisana w stylu antycznym. Zresztą sam kompozytor jest mistrzem od pieśni, od utworów kościelnych. Znakomite rzeczy pisało się na różnego rodzaju chóry, zespoły kameralne ze śpiewakami, z chórami. I to się zresztą wyczuwa również w tej kompozycji. Suita jest sama dość długa, ale myśmy ją skrócili tutaj do trzech bardzo interesujących części. Pierwsza część to preludium, druga aria i trzecia ostinato.